Najświętszej Maryi Panny, które dzisiaj przeżywamy i rozmawiamy.
Patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdzisz. Czynisz człowiek, że o nim pamiętasz? Czy syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią go uwieńczył. Zaś poeta grecki Menander podziela ten sam zachwyt słowa. Jakże pięknym jest człowiek, jeśli naprawdę jest człowiekiem. Człowiek niestety przestał być naprawdę człowiekiem, kiedy popełnił grzech. Kiedy zaczął określić swoje oblicze nie według Bożego zamysłu, ale według wymyślonego przez siebie projektu. I wtedy zawiódł się człowiek. Zaistniała taka sytuacja, o której pisze święty Augustyn, że człowiek zapragnął naśladować Boga, ale nie mógł go widzieć. Widział człowieka, a nie mógł go naśladować. Bóg, widząc niemoc człowieka, posyła swojego Syna Jezusa Chrystusa, który przebiera usta człowieka, aby człowiek na powrót zajaśniał ludzką twarz, aby stał się naprawdę człowiekiem. Niestety ten bolesny dramat odczłowieczania się nadal towarzyszy ludzkiej historii. Chociażby wspomnieć XX wiek, pomnikiem niesławy naszych czasów w postaci krematoriów, masowych grobów, czy rąk napiętnowanych śmiercią nienarodzonych dzieci. Nadal są na czasie słowa dziś sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, że zamiast linii obrony zwierząt trzeba raczej pomyśleć o lice obrony człowieka. Wtedy zwierzęta będą bezpieczne. Tenże prymas tysiąclecia, gdy został biskupem w Lublinie, kiedy to jeszcze unosiły się tumany bitewnego dymu, a krematoria w Majdanku jeszcze nie ostygły, pochylił się nad pryzmą ludzkim popiołem i wyjął z niej przepaloną ludzką posteczkę i trzymał na swym biurku aż do śmierci jako relikwię człowieka. Drodzy bracia i siostry, jeżeli wejdziemy głębiej do naszych serc, do naszych sumień, z pewnością dostrzeżemy inne przejawy naszego człowieczenia się. Zobaczymy, jak daleko odeszliśmy od zamiarów, jakie Stwórca związał z naszym człowieczeństwem. Te Boże zamiary wobec nas najlepiej poznajemy podczas naszych świętych godzin przebywania z Bogiem na modlitwie w Kościele, podczas niedzielnych i świątecznych mszy świętych. W tym miejscu, w tym świętym czasie możemy dokonać samooceny i samoodmowy. Niestety zdarza się, że chcemy niejako uciec spod tego boskiego zasięgu. Chcemy niejednokrotnie składać rezygnację z tej wyjątkowej sposobności nawiązania bliskości z Bogiem, do jakiej zdolny jest tylko i wyłącznie człowiek. Wcześniej tłumaczyliśmy się, że to system polityczny bierze całą winę naszej nieobecności na mszy świętej. Dziś znów staramy się tą winą obarczyć system gospodarczy, tłumacząc się brakiem czasu. Ale co gorsze, są w naszej parafii tacy wierzący, którzy przyjeżdżają do Kościoła, przywożą żonę, matkę czy ojca, dzieci i zamiast nas z nimi pójść na mszę świętą, udają się do sklepu. Może tylko po to, by przestać
zgorszeń. Zapytajmy w naszych domach, tak jak to było kiedyś, przychodzący do domu męża, żonę, dzieci, o czym była Ewangelia, o czym było kazanie. Wtedy może zorientujemy się, że nie jest wszystko w porządku. Były takie piękne dni w czasie tegorocznych żniw. Czy trzeba było wyjeżdżać w niedzielę kombajnami? Czy musimy podejmować ciężkie, niekonieczne prace w niedzielę? Niech ten zbędzie będzie dla nas źródłem refleksji przez proroka Jana Kochanowskiego, który pisał: święto, niechaj świętem będzie. Tak było przedtem wszędzie. Przedtem święta ludzie czcili i na czas wszystko robili. A nade wszystko niech dla nas przez Tobą będą słowa samego Boga z trzeciego przykazania Bożego. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. W tym naszym uczłowieczaniu pomaga nam Maryja, która, jak uczy Kościół Święty, po zakończeniu ziemskiej pielgrzymki życia została wzięta wraz z ciałem i duszą do chwały niebieskiej. A jak wiemy, ziemska pielgrzymka Maryi naznaczona była także ciężarem krzyża, który cierpliwie niosła dzięki stałemu zjednoczeniu z Bogiem. Wpatrujmy się zatem w piękno jej człowieczeństwa, które czerpie swój las z jej Syna, najpiękniejszego człowieka na ziemi, który zasiada po prawicy Ojca i posyła do nas swego Ducha, umacniającego nas w naszym pielgrzymowaniu, którego kresem będzie, jak ufamy i wierzymy, i nasze w Niego wzięcie. W ręce Maryi, Królowej w Niego wziętej, złóżmy dziś także nasze narodowe sprawy. Dzień 15 sierpnia tak bardzo mocno zapisał się w historii naszej ojczyzny. Cud nad Wisłą jest cudem czynu i cudem jedności Polaków. Oby tak było i dzisiaj, w naszych czasach. Drodzy bracia i siostry, podnosząc zaś do góry owoc ziemi i pracy naszych rąk, dziękujmy Bogu i Jego Matce słowami. Chcemy podziękować wielki, mocny Boże, że w polu wyrosło takie piękne zboże. I Tobie, Matutno, cześć wielka i chwała, żeś z nami przy żniwach, jak strażnik.